Co mówi Biblia o Kościele? Kościołem Jezusa Chrystusa nie jest jakaś organizacja, nie jest Kościół rzymski, nie jest Kościół prawosławny, nie są kościoły protestanckie, ale Kościołem Jezusa Chrystusa są chrześcijanie, nowozrodzeni, Ewangelia Jana 3 rozdział, którzy, ci chrześcijanie są rozsiani po całym świecie, mogą znajdować się w różnych organizacjach. To bardzo ważne, szczególnie w polskim kontekście, aby to przypominać. Zachęcam do czytania Słowa Bożego, do czytania Biblii, Pisma Świętego i sprawdzenia, czy to, co mówię, jest prawdą. Co mówi Biblia o księżach? Może ci to zaskoczy, ale sam sprawdź, sama sprawdź, otwórz Nowy Testament, a przekonasz się dość szybko, że w Nowym Testamencie nie ma specjalnej kasty ludzi, która ma lepszy dostęp do Boga. W Nowym Testamencie nie ma już sensu kapłaństwa, ponieważ jak czytamy w liście do Hebrajczyków, Jezus Chrystus złożył sam z siebie jedną ostateczną i doskonałą ofiarę. Dzisiaj, poprzez wylanie Ducha Świętego, każdy z nas, każdy człowiek ma przystęp do Boga. Nie potrzebuje pośredników, ponieważ jedynym pośrednikiem, jak czytamy w Słowie Bożym, jedynym pośrednikiem do Boga Ojca jest Jezus Chrystus, nasz Pan, nasz Bóg, nasz Zbawiciel. Co mówi Biblia o Bogu? Otóż całe Słowo Boże jest skupione właśnie na Bogu. Cała Biblia, całe Pismo Święte mówi o Bogu. Czasami ludzie, czytając je, mają wrażenie, że to jest o nas. Nie. Cała Biblia jest o Bogu, o Jego chwale, o Jego wielu atrybutach, o Jego miłości, o Jego sprawiedliwości, o Jego wieczności, o Jego wszechobecności, wszechwiedzy. Biblia nie jest o człowieku, ale w Słowie Bożym znajdujemy wiele informacji o tym, jak powinniśmy żyć, aby podobać się Bogu. Bóg, który stworzył ten świat, dał nam proste, jasne wytyczne. Dlatego zachęcam, otwórz Słowo Boże, zacznij czytać. Być może w swoim życiu słyszałeś, słyszałaś masę dziwnych informacji o Bogu. Od rodziców, od księży, od nie wiadomo kogo. Musisz sama to sprawdzić, czy to jest prawdą. Otwórz Nowy Testament i po prostu zacznij czytać. I wołaj do Boga, aby pokazał ci prawdę. Co mówi Biblia o spowiedzi? Otóż jeżeli jesteś rzymskim katolikiem, to zapewne zaskoczy cię to, ale zachęcam, sprawdź. Biblia nic nie mówi o spowiedzi przed księdzem. Biblia nie mówi też o tym, że ksiądz ma jakąkolwiek moc odpuszczania grzechów. Odpuszczać grzechy może tylko Bóg. Niestety Kościół rzymski przez 2000 lat wprowadził wiele niebiblijnych praktyk. Dlatego tak ważne jest cały czas przypominać, że chrześcijaństwo to nie tylko Kościół rzymski, a wręcz w niektórych rejonach świata rzymscy katolicy nie nazywani są chrześcijanami. Dlatego zachęcam cię, nie obrażaj się, jeżeli jesteś rzymskim katolikiem, ale otwórz swoją Biblię, zacznij czytać Nowy Testament i wołaj do Boga, aby pokazał ci prawdę i weryfikuj wszystko, w co wierzysz, ze Słowem Bożym. Odwagi. Co mówi Biblia o tym, jak chwalić Boga? Kiedy otworzysz Ewangelię według świętego Jana, 4 rozdział, kiedy Pan Jezus rozmawia z Samarytanką, ona pyta go, w jaki sposób chwalić Boga. I Pan Jezus odpowiada prosto. Bóg jest duchem, więc oczekuje, aby ludzie czcili Go w duchu i w prawdzie. I wiemy ze Słowa Bożego, że zbawienie jest z wiary, a biblijna wiara to zaufanie i posłuszeństwo Bogu. Nie wiem, co myślisz o Bogu, nie wiem, czy jesteś rzymskim katolikiem, czy nie, ale zachęcam cię, otwórz Słowo Boże, otwórz Biblię. Myślę, że masz w domu, powinna być w każdym domu, nawet często nieczytana. Otwórz i zacznij czytać. Zobacz prawdę, wołaj do Boga, aby pokazał ci prawdę, bo być może przez wiele, wiele lat żyłeś, żyłaś w kłamstwie. Niestety Polacy nie znają Słowa Bożego, nie znają prostych nawet nauk Pana Jezusa, przyzwyczajeni do tego, aby słuchać księży, niestety często ślepo ich słuchają. Ale ty nie ufaj, ale sprawdź. Zaufaj Bogu, a nie ludziom. Co mówi Biblia o czyśćcu? Może cię zaskoczę, ale w Nowym Testamencie i w Starym też nie ma słowa o takim miejscu, o jakim naucza Kościół rzymski o czyśćcu. Pan Jezus mówił, że są tylko dwie drogi po śmierci, albo jest się z Bogiem w wieczności, w Jego chwale, albo jest się w piekle. Pan Jezus ostrzega przed piekłem, gdzie męki są wieczne. Zachęcam, otwórz swoją Biblię i zacznij czytać. Być może słyszałeś w swoim życiu, słyszałaś wiele dziwnych informacji o chrześcijanach, ale sprawdź, co mówi Bóg o tym, kim jest i jak Go czcić. Dlatego zachęcam Cię do powrotu do chrześcijaństwa biblijnego, chrześcijaństwa ewangelicznego, do życia według tego, co mamy zapisane w Słowie Bożym. Nie jesteśmy świadkami Jehowy.